Jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów w Wałbrzychu doczeka się ponownego rozpatrzenia. Mowa o wyłączanym pomiędzy godziną 1 a 4 oświetleniu ulicznym. Kwestia ponownego włączenia oświetlenia ulicznego będzie ponownie rozpatrywana ze względu na wydłużającą się porę nocną względem pory roku. Prezydent wspomniał, że zaoszczędzone pieniądze pomogą w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii. Szełomej przypomniał także o kurczącej się gospodarce całego kraju i trudnościach z tym związanych. Nie mamy żadnego potwierdzenia, że w związku z wyłączeniem oświetlenia rośnie przestępczość. Nie mamy żadnego potwierdzenia tych danych. Nie mamy żadnego potwierdzenia, że wypadkowość na drogach rośnie. Przypominam, że aktualnie wyłączenia obejmują okres od godziny 1 w nocy do godziny 4, czyli raptem 3 godziny. Analizujemy sytuację, zbliża się sezon jesienny. Do informacji, którą dzisiaj otrzymałem, policzyliśmy. Od momentu wyłączenia do końca sierpnia miasto zaoszczędziło na rachunkach z energii elektrycznej oświetleń ulic 280 tysięcy złotych. Nie mówiąc już o mało policzalnej ochronie środowiska naturalnego, bo ta energia elektryczna, żeby ona była przez nas kupiona, to najpierw musi być wytworzona. Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce ma charakter raczej związany z przetwarzaniem węgla, emisją dwutlenku węgla, więc ochroniliśmy planetę pewnie o jakieś kilkaset ton dwutlenku węgla. Niemniej biorąc pod uwagę to, że zbliża się jesień, częste są jakby dni pochmurne, przynajmniej tak zwykle bywało, rozważamy z zarządem dróg, ja również rozważam ponowne włączenie oświetlenia od 1 września.